Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnej konferencji Komitetu Wyborczego PSL podsumowującej kampanię. O głos poproszę Pana Wojciecha Dzierżgowskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczególnie witam obecne media, za pośrednictwem których możemy się z Państwem komunikować. Kłaniam się wszystkim wyborcom i mieszkańcom miasta Łomży. Dzisiejszą konferencję chcemy poświęcić zagadnieniom związanym z polityką społeczną. Polskie Stronnictwo Ludowe i kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego do Rady Miasta Łomży i na prezydenta miasta Łomży rozumieją politykę społeczną jako przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. I będziemy chcieli skorzystać z tej definicji, aby realizować nasze cele. A naszymi celami są bezpieczeństwo socjalne, które będziemy chcieli zapewnić poprzez odpowiednie dochody i usługi w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego, przez które rozumiemy chorobę, w której każdy z nas może się znaleźć, inwalidztwo, starość, śmierć oraz bezrobocie, które także dotyka wiele osób. Następnym takim celem naszym będzie inwestycja w człowieka. Chcemy inwestować w ludzi, chcemy tworzyć równe szanse rozwoju ludzi oraz chcemy dobrze kształcić młode pokolenie, aby tych problemów socjalnych było jak najmniej i także, żeby te problemy socjalne były dobrze rozumiane i żeby starsi mogli liczyć na wsparcie młodych. Chcemy także kształtować ład społeczny poprzez współpracę z osiąganiu celów tolerancji różnic między ludźmi. Wiemy, że ludzie są różni, ludzie czasami bardzo różnie postrzegają określone sytuacje, ludzie także mają na różnym poziomie ustawione pewne normy tolerancyjne, normy moralne. Myślę, że potrzebne są także działania w tym zakresie, aby wiele, wiele problemów, które występują często także w naszych rodzinach, rozwiązywać. Zwrócimy szczególną uwagę na życie rodzinne, budowanie poczucia bezpieczeństwa na podstawie więzi emocjonalnych i uczuciowych, które występują w każdej rodzinie. Najlepiej, żeby były one pozytywne, ale czasami są także negatywne. A ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w tym momencie, właśnie w tym zakresie mam bardzo dużo doświadczeń, emocji i także uczuć, więc rozumiem doskonale te zagadnienia i problemy. Proszę Państwa, w Łomży polityką społeczną zajmują się 4 instytucje i 2 samodzielne jednostki. W tych instytucjach funkcjonuje 147 pracowników, którzy na co dzień Państwa wspierają. Myślę, że robią to dobrze. Jeżeli będziecie Państwo mieć uwagi, kiedy ja będę prezydentem, będziemy starać się tak organizować pracę tych placówek, jednostek, abyście Państwo z tych usług byli zadowoleni, ale przede wszystkim, żebyście się czuli bezpieczni. Z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzysta w Łomży 2050 osób. 1447 rodzin jest objętych także pomocą, a w tych rodzinach znajduje się prawie 3,5 tysiąca osób. Z budżetu państwa wojewoda podlaski przekazuje corocznie dla miasta Łomży na realizację zadań ustawowych w tym zakresie ponad 23 miliony złotych. Jest to bardzo znaczący obszar, jest to wsparcie, ale także poza tym wsparciem materialnym potrzebne jest dobre wsparcie organizacyjne. My znamy i rozumiemy potrzeby społeczne miasta, jego mieszkańców. Chcemy je zaspokajać w sposób motywujący, a nie demoralizujący. Chcemy, aby te osoby, które będą korzystać z takiej pomocy, dlatego że znalazły się w trudnej sytuacji, tak jak każdy z nas może się znaleźć, także żeby z tej pomocy czuły pewną motywację i starały się same również wiele swoich problemów rozwiązywać, a żeby ta pomoc nigdy nie była demoralizująca dla tych osób i tego środowiska. Chciałbym także króciutko podsumować naszą dotychczasową kampanię wyborczą, którą prowadzimy i zapewne Państwo to doskonale pamiętacie, śledzicie. Od miesiąca spotykamy się systematycznie z Państwem podczas cotygodniowych, czwartkowych konferencji prasowych, za które bardzo dziękujemy mediom za obecność z nami i także za ich przedstawianie naszym wyborcom, mieszkańcom miasta Łomży. Osobiście uczestniczyłem także we wszystkich debatach prezydenckich, które miały miejsce
zarówno w Łomży, ale także w Białymstoku, w mediach ogólnopolskich, mediach o zasięgu regionalnym, a obecnie są dostępne w internecie i zachęcam Państwa do oglądania tego przekazu. Przekazaliśmy Państwu wiele naszych materiałów wyborczych. Odbyliśmy także z Państwem wiele osobistych i sympatycznych spotkań z naszymi wyborcami i za te wspólnie spędzony czas i bardzo owocne spotkania wszystkim serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, to jest bardzo miłe, kiedy Państwo po spotkaniach podchodzicie, wypowiadacie swoje uwagi, oczekiwania, ale także mówicie ciepłe słowa satysfakcji i wzmocnienia nas jako kandydatów w dążeniu do naszego celu, że akceptujecie nasz program, przekonaliśmy Państwa do głosowania na nas. Naprawdę jest to bardzo, bardzo wzruszające. Dzisiaj nie przedłużam spotkania. Pozostaje na mnie spełna dwa dni kampanii wyborczej, które musimy razem efektywnie wykorzystać. I zwrócę się do wszystkich Państwa w następujący sposób. Jeżeli Państwo chcecie nadal dłużej z nami się spotykać i współpracować, to zagłosujcie na nas w niedzielę. Damy wówczas sobie szansę na kolejne 4 lata spotkań i wzajemnego informowania się o sprawach naszego województwa. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w tej kampanii, że mogę się z Państwem spotykać. Przygotowaliśmy deklarację wyborczą. W internecie jest bardzo dużo informacji. Wydaje mi się, że dobrze rozumiemy Państwa potrzeby i oczekiwania Łomżan oraz wiemy, jak je realizować. Chcemy budować nowoczesną, bezpieczną Łomżę i do tego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy. Dziękuję za wszelkie dobro, spotkania i zachęcam do głosowania w najbliższą niedzielę na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach samorządowych do miasta Łomży, ale także powiatu łomżyńskiego, sejmiku województwa podlaskiego, gdzie także kandyduję z pozycji 12 oraz na mnie jako prezydenta miasta Łomży. Jestem zdeterminowany w dążeniu do tego celu i myślę, że razem możemy go osiągnąć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jako przewodniczący Komitetu Wyborczego PSL chciałem podziękować wszystkim serdecznie za zaangażowanie i pracę. Państwu, jako prasie, za wyrozumiałość i rzetelność w prezentacji jej przebiegu. Kandydat na prezydenta Łomży, Wojciech Dzierżgowski, to najlepszy kandydat. Doświadczony samorządowiec, dynamiczny, przedsiębiorczy i elokwentny. Świadom ogromu pracy, jaką trzeba wykonać w Łomży. Umiejętnie umie skupić wokół siebie fachowców, którzy rzetelnie i z sercem będą pracować dla dobra miasta. W naszych konferencjach i debatach zwracaliśmy się do różnych środowisk, zapraszając wszystkich do współpracy dla dobra Łomży. Zdajemy sobie sprawę, że to nie mogą być tylko puste słowa, lecz jest to zobowiązanie wobec wyborców, mieszkańców Łomży. Teraz chcielibyśmy wszyscy zrobić, może inaczej, oddam głos panu Wojciechowi Dzierżgowskiemu. Tak, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja z tym niebieskim notesikiem, który już jest znany, ale ten notesik jest dlatego, żebyśmy to, co Państwu mówimy, tutaj zostało zapisane i kiedy będziemy mogli to realizować, to będziemy także z tych zapisów korzystać. Proszę Państwa, wiemy, jak zbudować nowoczesną, bezpieczną Łomżę. Możemy to zrobić tylko razem. My potrafimy pracować także fizycznie. Zapraszamy Państwa do tej budowy, a w tej chwili postaramy się symbolicznie ułożyć pewną konstrukcję budowlaną wspólnie, razem, zachęcając także Państwa do działania z nami i popierania nas w wyborach, które traktujemy jako misję i służbę dla Państwa, po to, aby realizować nie swoje oczekiwania, ale Państwa, wykorzystując naszą wiedzę, umiejętności i kompetencje. Koledzy, koleżanko i koledzy, zapraszam do pracy. Proszę bardzo. No fajnie nam to idzie. Ciekawe, czy materiału nam zostanie, czy nie?
Solidna konstrukcja i trwała. No to by nam się powiodło. Razem zbudujemy nowoczesną, bezpieczną Łomżę.